Kurczę, znowu mi spadło, a miałem wziąć przyczepę z autoloadem. Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Anton aus Hofbergmann, w której gramy na takiej mapie, która się nazywa Hofbergmann Reloaded. Przy czym należy pamiętać, że jest to wersja 1.004. Teraz mi chyba... Dobra, to zepniemy sobie, bo znowu coś mi rozsypie. W sumie w dzisiejszym odcinku miałem robić co innego. Jak widzicie, późna jesień. Miałem sobie kupić opryskiwacz i zacząć opryskiwanie. Wcześniej myślałem, że w ogóle mi się uda tutaj gospodarzyć bez opryskiwacza, ale troszeczkę tam zmiana mapy spowodowała, że niestety muszę teraz opryskiwać. Dobra, jeszcze sobie dokupiłem trochę tej paszy. Później sobie pomyślałem, że weźmiemy, wyciągniemy i przygotujemy kombajn, bo jutro najprawdopodobniej zaczniemy mucić na tej serii. Najprawdopodobniej zaczniemy od trawy, będziemy mucili trawę. No i oczywiście w tym leksionie, który ja mam, to tam po prostu trzeba zmieniać headery w zależności od tego, co my chcemy mucić, więc trzeba przygotować troszeczkę ten kombajn, zanim wyjedziemy w pole, żeby później nie było czegoś takiego, że po prostu header będziemy musieli na polu ustawiać pod odpowiednią uprawę. Ale zorientowałem się, że jak zacznę już żniwa, te opryski, to później będę miał mało czasu, tak więc robimy rzecz, którą planowałem, że będziemy robili później, ale zrobimy sobie ją dzisiaj. A co mianowicie robimy? No w tym momencie przyjechałem tutaj, kupiłem paszę dla kur, bo tak jak wcześniej wspominałem, chciałbym troszeczkę bardziej rozwinąć tą hodowlę kur. Jeszcze tam jest trzeci kurnik, w którym nie ma kur i wypadałoby, żeby tam te kury były. Te z przodu, takie coś, to jest paleta z kartonami, ponieważ no, te skrzynki z jajkami, one są owszem fajnie, to się tam zbiera i tak dalej. Tyle tylko, że jeżeli jest już duża ilość tych skrzynek, no to wtedy już taka przemysłowa produkcja to wymaga troszeczkę innego podejścia. I tutaj na tej mapie mamy taką maszynę, która po prostu boksuje. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem. No dobra, w każdym razie jak są te małe skrzynki z jajkami, to ona tam, nie myje te jajka i tam wkłada w takie kartony i w tych kartonach jest o wiele więcej tych jajek i tak. I dzięki temu troszeczkę to logistycznie można usprawnić, nie trzeba tak dużo jeździć. Tylko czekajcie, czy ja to zepnę? Ja nie mogę tego zepnąć teraz. Aha, dobra. Nie mogę tego zepnąć. Dlatego też odpalimy sobie tą maszynę. No i tam generalnie, no dobra, tam chodzi o to, że po prostu chcę wam pokazać, że tutaj jest taka możliwość, tam gadanie, że tam przemysłowa, tam produkcja kur, może co nie do niektórych trafić. Kurczę, nie mogę tego spiąć, będę musiał z poziomu ciągnika spiąć. Może co do niektórych trafić, ale tak naprawdę generalnie powodem jest to, że po prostu pokazujemy wszystkie możliwości tej mapy, dlatego oczywiście będziemy też pakować te jajka do takich większych kartonów i będziemy sprzedawali. Zobaczymy, czy to się bardziej opłaca. Chociaż nie wiem, czy będę miał czasu, żeby jak gdyby sprawdzić, czy to się bardziej opłaca pakowanie do tych większych kartonowych boksów, czy po prostu w tych skrzynkach sprzedawać, a może po prostu sprzedawać same pisklęta. Nie wiem. Ale w sumie coraz bardziej już mi, coraz mniej na tym zależy, ponieważ kurczę, jest naprawdę tyle roboty. Tutaj ziemniaki dalej, mam nadzieję, są tutaj nawożone. Tak więc idziemy do kurnika. Idziemy do kurnika. Zarzucimy, odpalimy tą maszynę. Ja w sumie jeszcze jej nie testowałem, ale znając tutaj realia, jakie są na tej mapie, to pewnie troszeczkę mi to zajmie, żeby spakować. Tak więc i tak dzisiaj nie będziemy mogli sprzedać. Zresztą jest godzina 19:34. Zaraz wszystkie punkty skupu będą zamykane. Chociaż Raiffeisen jest chyba otwarty. Nie, ale to u snu chyba się sprzedaje. Zresztą nawet nie wiem, gdzie się sprzedaje to. Najważniejsze jest, żeby odpalić tą maszynę. No i jeszcze może zdążymy zrobić, odpalić trzeci kurnik. Żeby wtedy już na maksa ta mapa leciała ze wszystkimi tam kurczakami. Bo wydaje mi się, że ten interes z kurczakami nie wymaga aż takiego dużego. Nie wymaga ode mnie, abym poświęcił dużo czasu, ponieważ tam wystarczy raz na dzień być, czy tam dwa razy dziennie.
No tutaj Seasons jest ustawiony na 3 dni, znaczy sezon na 3 dni, tak więc troszeczkę w ogóle tutaj praktycznie gram bez przyspieszania czasu, tak więc znowu zdychamy, pod tą górkę zdychamy. Jeszcze kurczę nas nosi troszeczkę, bo chyba za dużo wrzuciłem. I troszeczkę. Nie, bo ta platforma jest taka, że ją się podnosi niby, ale no tak, na ten. No dobra. Nie wiem, czy podjadę w ogóle. Jo! Nie podjadę! A, no sorry. Zaraz tu sobie wspomożemy, to podjedziemy. Podjedziemy? No mam nadzieję, dobra, podjedziemy. Tak więc jeszcze na tym odcinku powinniśmy zrobić ten trzeci kurnik. Oczywiście, no, pasza jest. Przywiozłem zresztą tej paszy. Jak z tą paszą jest, to już wcześniej chyba odkryłem i chyba się podzieliłem z takimi spostrzeżeniami, że tak naprawdę nie ma sensu karmić kury zbożem, bo ono jest droższe niż ta pasza. Tak więc po prostu sobie z tą paszą wożę. Jeżdżę. Baśka tutaj stoi. Wyprzężona i się pożywia. Dobra, zobaczymy najpierw, jak to tutaj zrobić, bo tutaj generalnie jest ta maszyna, która jest najbardziej nas interesuje. Maszyna, która paczkuje. Wodę już ma. Aha, wodę ma. To wynika chyba z tego, że ona myje te jajka, czy coś takiego. Teraz tak, tu są te jajka w skrzynkach, takie, które bierzemy w kurnikach, ale je musimy postawić tutaj. Ile tu jest? 50. Jeszcze będzie potrzebował, żeby tutaj tą paletę z kartonami stawić, tak więc będziemy musieli poprzerzucać troszkę. Dobra, to sobie zajmiemy się tym później. A teraz tak, musimy wjechać tam. Nie wiem, jak to rozładować. Chyba ręcz. A! Mam tutaj powera włączonego, tak więc nie powinienem się tym za bardzo przejmować. Ciekawe, czy to samo nie capnie mi. Zaraz zobaczymy. Wow. Dobra, ściągnąć to. Dlaczego mi się. Aha, dobra, to sobie weźmę ściągnika. Ściągnę te wszystkie pasy. Wrzucimy, jak to wygląda. Też ciekawy jestem, jak to będzie pracowała. Czy to będzie szybko opakowało te. Dobra. Czyli już to samo wskoczyło. 200 kartonów jest w takiej palecie. Fajnie to wygląda. Wygląda tak, jakby jakieś jeszcze zafoliowane było. Nie wiem, czy ta maszyna ruszyła już, czy jak to jest. Chyba jeszcze nie ruszyła, ale zobaczymy, co się tam dzieje. Czekajcie, ja zapnę pasy, bo mogę przez przypadek rozsypać. A tak długo układałem tą paszę, więc nie chciałbym, żeby później było. Zresztą odjadę tym ciemnikiem. Tu się nic na razie nie dzieje. A może dlatego, że za mało jajek mam? Może. Nie, to pewnie tak, że ta maszyna za jakiś czas się uruchomi, tak więc my sobie jeszcze tymi jajkami tam. O kurczę. Nie przejmujcie się, nieważne, że jajka są delikatne, ale w skrzynkach to jeszcze mają słomę tutaj w środku, tutaj można nimi rzucać. Dobra, ja sobie tutaj przygotuję to wszystko i spotkamy się, jak już ta maszyna w ogóle ruszy mi. Tutaj są konie, tak, a tutaj gęsi i pewnie kury się kupuje. Ta maszyna do pakowania jajek, ona ruszyła, ale wpadłem tutaj kupić kury, bo nie wiem do której godziny jest to otwarte? Nie wiedziałem, a tak to jak przyjechałem, to zorientowałem się, że one są, ten sklep jest, ten punkt sprzedaży zwierząt jest otwarty do 22, ale jak już jestem tutaj, to od razu kupimy i wracamy na gospodarstwo. Ile tych 54? Nie pamiętam, ile jest w całym kurniku, czy 200? Czy 100? Nie wiem, już nie pamiętam, to trzeba będzie obadać. Śmieci też jest dużo na gospodarstwie, a to będę musiał chyba poza YouTubem sobie ogarniemy ten temat. A gdzie ja w ogóle tu pojechałem? Nie, w tą Mańkę skręciłem. No, pozbieramy jeszcze te śmieci, ale niekoniecznie, no może na jakimś live'ie. Chociaż nie, to będzie już ciemno, to nie będzie nic za bardzo widać. A więc chyba sobie odpuścimy to. Zresztą nie wiem, czy to by było ciekawe. Bo teraz już nie będzie śmieciarki, tylko będę po prostu bucherkiem to zbierał, bo tak naprawdę bucherkiem się świetnie to zbiera. Bierzecie sobie bucherka, do tego jeszcze przyczepkę, i nieźle. Nie trzeba nic wypożyczać, i w sumie wszystko ok chodzi. Dobra, wracam sobie do kurnika, tam zainstalujemy ten trzeci kurnik, sprawdzimy, co się dzieje w tej maszynie.
która paczkuje. No i mam nadzieję, że tam będzie wszystko ok, ale się już robi ciemno troszkę. Kury w szyku, szóstkami ustawione, fajnie to wygląda. Byłem przed chwilą u krów, ale tam jeszcze szczerze mówiąc jest mało mleka, dopiero rano będziemy doili, tak więc spokojnie. Zobaczcie, to jest free range hodowla. Zobaczcie, ile u mnie krowy, kury mają, jaki mają duży wybieg. A sobie grzebią tam. Dobra, trzeci kurnik odpalamy i chyba najpierw zawieziemy im paszę. Tutaj jeszcze stoi ciemniczek. Zanim kury tam zawieziemy, to jednak lepiej, żeby przygotować ten kurnik, żeby nie było tak, że ja wyrzucę tam kury, a tam nic nie ma. Czekajcie, to spięte są z pasami. Ach, kurczę, jaki błąd bym zrobił. Jeszcze nie daj Boże, na zakręcie by mi to spadło, a ja to układałem 15 minut. To była katastrofa. Tu jest drugi kurnik. Będę jeszcze musiał sprawdzić, czy te kurniki są w pełni zaopatrzone. Czy tam czasami nie można więcej kur dowieźć, żeby to wszystko na maksa szło. Dobra, jak tu jest z tą karmą? Jak tu jest z tą karmą? Czekajcie, wypniemy sobie. Z karmą jak tu jest? To trzeba wziąć te worki. I chyba... Ła, źle podjechałem, źle stanąłem. I tutaj wrzucać, tak? Ujacie, tutaj jeden worek to 3%. No to chyba za mało tych. A mi się wydawało, że ja tak dużo tego kupiłem. Ja cię kręcę. To jeszcze trzeba dokładnie tutaj trafić. No to nieźle. 3% tylko? To 30 worków potrzebuję. To jest dosyć duża rzecz. No i jeszcze dodatkowy fakt przemawiał za tym, żeby tutaj jednak wybrać sobie tą przyczepę z autoloaderem, bo tak to teraz ani tego zrzucić nie uda mi się, bo to wszystko będę musiał ręcznie zrobić. Jeszcze ta platforma trochę taka długawa, co tutaj generalnie w kurniku nie jest plusem. Tutaj mało miejsca jest. No bo to wszystko ustawione, ten kurnik jest pod buchera, tak więc nie trzeba było... W planach nie było, że będzie coś taka duża ten platforma do przywożenia paszy. Dobra, ja tutaj zrzucimy i za chwilę się spotkamy. Fajnie to wygląda, tutaj jajka na takim pasie transmisyjnym wchodzą do jakiejś maszyny. To mi się wydaje, że to ta maszyna myje po prostu je. Bo jest podłączona do zbiornika z wodą i to cała filozofia. One wychodzą czyste z drugiej strony. I to takich kartonów, w takim kartonie ile jest? 120, tak? 120 litrów. A zaraz sobie sprawdzimy, ile jest w takiej skrzynce. To jest chyba 25, a to teraz w ogóle mi nie pokazuje, bo one są już niby w tej maszynie. Dobra, to, ale mi się wydaje, że jest 25. Może się mylę. Dobra, tutaj niech się to kręci, my tam jedziemy rozkręcać interes. Bucherek jest i to generalnie maszyna, która tutaj jest na tym, w tym kurniku. Na tej fermie kur i ona się tutaj bardzo dobrze spisuje, bo jest mała, zwrotna, można konfigurować ją, można zakładać tam beczkę, tak więc i też te uale pracują tutaj właśnie pod jajka i te inne wszystkie rzeczy, tak więc to jest idealna maszyna, moim zdaniem idealna maszyna, żeby właśnie w tych kurnikach pracować. Dobra, najpierw sobie wodę zapodamy, tylko nie wiem, jak to się do środka czy na zewnątrz otwiera ta furtka. Bo nie chcę... A, dobra, całe szczęście, bo nie chciałem dostać w pysk. I teraz tak, tu jest ten zbiornik. Przyczepka... A, dobra, mam beczkę, bo właśnie tak patrzę, tutaj mam... Bedding material? O, ten. A mi wykazuje, że mam wodę. Się zastanawiam, co jest. Jak z tą paszą? Powiem wam, że tu naprawdę dosyć duże ilości tej paszy będą potrzebne. Ja wcześniej, z racji tego, że ja te ziarno przywoziłem, no to jak przyjechałem z przyczepą, tam było, nie wiem, 6 ton czy ileś tam, to tam bachnąłem, ale ile tutaj wyszło? No, nawet nie 40% tylko, a mi się wydało, że jest dosyć dużo tego, no to jest jednak trochę roboty. Przy czym to ja mówiłem, należałoby zastosować do tego przyczepę z walem i wtedy nie byłoby takiego problemu. Woda, ile tutaj? Ta beczka 6000 ma. Mi się wydaje, że 5. Nie, to 5000 jest narysowane. Sorry. Fajnie to wygląda. Czasami te węże giną mi. Czasami są. Fajnie, gdyby była taka interakcja, że czaisz, podchodzisz do tego, do beczki, otwierasz tam zawór. Coś takiego jest troszeczkę, wydaje mi się, może być w Cattle & Croft. Przynajmniej
Z tego co ja tam sobie pogrywam, to tam przy beczce jest taka sytuacja. Chociaż do końca to tak nie działa. Dobra, teraz rzucimy sobie bedding material, wpadamy z kurami tutaj. Ile tego bedding material tutaj wchodzi? To nawet nie wiem. Bedding material, gdzie on jest? 12 tysięcy! To też dosyć dużo. A, to można już teraz rozładować go. Tylko muszę sobie przeskoczyć na wcześniejszy na bucherka. Teraz tak. X, aby. Dobra, chyba będzie ok, co nie? O, dobra. No i generalnie powiedzmy, że już jest przygotowany kurnik. Co prawda nie jest na maksa przygotowany, ale też maksymalnej ilości kur na samym początku tutaj jeszcze nie będziemy mieli, bo gdyby to chciał przygotować tak, że będzie maksymalna liczba kur, to tutaj ten odcinek by trwał mi z godzinę, bo tyle roboty jeszcze przede mną jest. Będę musiał jeszcze skoczyć po tą paszę. I chyba sobie dopiero kury na samym końcu kupię, ponieważ no, tak jak wcześniej tam już zauważyłem, ten punkt skupu zwierząt, on jest otwarty aż do 10, czyli mam jeszcze 2 godziny generalnie, tak więc spokojnie zdążę tu obskoczyć te wszystkie. A nie wiem, czy sklep czasami nie jest otwarty do 9 wieczór, a więc najpierw będziemy musieli paszę. Teraz tak, gdzie jest ten, czy ja dobrze złapałem ten trigger, będziemy musieli sobie pomagać tutaj podpowiadacza. Dobra, jest, otwórz okno. Teraz wyładuj. 200! O kurczę, to jest dużo tych kur jednak. A ja to trochę kursów nie czeka. No to na godzinę przed zamknięciem, czy o 9 będziemy musieli już jechać. Bo tak to może być ciężko. Dobra, ja sobie zostawię ten ciągnik tutaj. Zamkniemy ten. Kury są już. Rozpoczęliśmy produkcję w trzecim kurniku. Podpowiadacza sobie wyłączę. Jeszcze pobiegnę do pierwszego i do drugiego kurnika. I sprawdzę, jak tam właśnie są stany, bo mi się wydaje, że na tych kurnikach też nie ma pełnego. Ile tutaj tych kur jest? Też! Ojeju, tutaj jeszcze można rozbujać porządnie tą produkcję. Dobra, ale na samym końcu sobie jeszcze wejdziemy do maszyn i zobaczymy do tego miejsca, do tej hali. I zobaczymy, jak te skrzynki. No kurczę, elegancko wygląda, tylko że to jednak, tak jak mówiłem wcześniej, troszeczkę czasu jednak zajmuje. Tak więc nie jest coś takiego, że przywieziecie jajko tutaj, bach, kurczę, podrzucicie te kartony i od razu wszystko się przerobi. I w sumie to jest fajne, bo ta maszyna sobie powoli robi to i puszczacie na przykład takie pakowanie na noc i to będzie elegancko. Teraz już rozumiem, dlaczego ta hala jest taka duża. Bo tutaj rzeczywiście tej paszy to będę musiał przywieźć dosyć dużo. Szkoda, że tego nie zrobiłem w zimę, ale po prostu w zimę nie wiedziałem nawet. Nie zwróciłem uwagi na fakt, że właśnie ta pasza nie jest tutaj po to, żeby była. Tylko, że ona ma sens, bo rzeczywiście i ekonomiczny sens ma, ponieważ ona kosztuje mniej niż zboże, co już było udowodnione we wcześniejszych odcinkach. A jeżeli nie chcecie mi wierzyć, no to sobie sprawdźcie jakiś tam odcinku. Właśnie o tym mówię i pokazuję przykłady. W tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się podobał. Odpaliliśmy sobie produkcję jajek. Dlaczego? No bo możemy. Wcześniej coś tam ględziłem, że to jakaś produkcja przemysłowa, teraz to wypadałoby, żeby to było już naprawdę na dużą skalę szło. Ale po prostu chcę pokazać i chcę wytłumaczyć, jak to tutaj działa, żeby już nie było takich pytań, bo ludzie czasami się pytają, po co ten czerwony... Ta czerwona puszka jest w tym pomieszczeniu w kurnikach. Tak więc mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku trochę się to rozjaśni. Ja kończę, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek.